Dzisiaj zobaczymy, co mają do powiedzenia ofiary Kamińskiego i Wąsika. Są chorzy na to. To są ludzie, którzy później się podniecają tymi nagraniami chyba. Między innymi zobaczymy wypowiedź syna Lepera. No i sprawdzimy, jaki wpływ mieli na zniszczenie jego kariery. I czy dzisiaj ktoś powie słowo przepraszam Leperowi? Czy ktoś to nagłaśnia? Więc czy mamy tu do czynienia z więźniami politycznymi, tak jak mówił Andrzej Duda? Do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też jak wolę to nazwać, terror praworządności? Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy jesteście na kanale Na Krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. Witam was bardzo serdecznie, a dzisiaj, tak jak wspominałem w poprzednim materiale, będzie kontynuacja nowinek dotyczących pana Kamińskiego i pana Wąsika. Posłuchamy tego, co pan Andrzej Duda miał do powiedzenia na temat tych obu panów. Zobaczymy, co takiego publikują osadzeni na Twitterze. I przede wszystkim bardziej chciałbym się skupić na tej drugiej stronie medalu i przedstawić wam relacje osób, które realnie zostały skrzywdzone przez panów Kamińskiego i Wąsika. No i zastanowimy się, czy ci panowie w ogóle spełnili wymagania, o jakich dawniej wspominał pan Andrzej Duda, do tego, żeby w ogóle ich ułaskawić. Zacznijmy więc dzisiejszy raport podstawki. Wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą, do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też jak wolę to nazwać, terror praworządności. Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. Powiem wam, że z tej sprawy Kamińskiego i Wąsika to już zrobił się prawdziwy kabaret. Z jednej strony, jak wszystko na to wskazuje, są to przestępcy prawomocnie skazani, a z drugiej strony ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością robią z nich wręcz bohaterów narodowych. Niezłomnych, uczciwych ludzi, którzy przez obecną władzę stali się prawdziwymi więźniami politycznymi. I wyobraźcie sobie, że z tego powodu powstał nawet Komitet Obrony Więźniów Politycznych, czyli coś w stylu dawnego Komitetu Obrony Demokracji. Mają nawet stronę internetową, gdzie informują, że celem stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz dobra wspólnego. Później wymieniają szczegółowe informacje. Co ciekawe, trafiłem tam również na pismo do Adama Bodnara i Donalda Tuska, gdzie ponoć funkcjonariusze służb specjalnych, ale nie wiadomo, o kogo dokładnie chodzi, bo nie ma żadnych podpisów pod tym papierem. W każdym razie, jak piszą, jest sytuacją niezrozumiałą i oburzającą, że osoby, które przez ostatnie lata odpowiadały za bezpieczeństwo RP, zostały osadzone w więzieniu. Wyrażamy naszą solidarność wobec ministrów oraz wzywamy pana do natychmiastowego uwolnienia Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Na tę stronę trafiłem poprzez oficjalny profil Macieja Wąsika na dawnym Twitterze, w którym właśnie dzisiaj zamieścił post z odnośnikiem do tej właśnie strony. To znaczy, ktoś w jego imieniu zamieścił. Tak podejrzewam. Za to na profilu pana Mariusza Kamińskiego pojawił się dzisiaj ręcznie napisany przez niego list, w którym pisze: trzymamy się mocno, nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę, zwyciężymy. Razem obronimy Polskę. Czyli panowie z Zakrad cały czas działają i wszystko na to wskazuje, że oni naprawdę wierzą w to, że faktycznie są tymi więźniami politycznymi. Ich żony również walczą do samego końca, twierdząc, że ich mężowie są niewinni. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy naszych mężów w domu, bo miejsce wolnych ludzi, bo miejsce ludzi, którzy całe życie byli uczciwi i ścigali korupcję, jest w domu. Miejsce tych ludzi jest przy swoich obowiązkach. Miejsce tych ludzi nie jest w więzieniu. Ba, nawet żona pana Kamińskiego, która jest ponoć sędziną, wizytuje w Pałacu Prezydenta, pojawia się na Marszu Wolności, a nawet trafiła do Sejmu. I to wszystko, wyobraźcie sobie, robi na zwolnieniu lekarskim. Więc zastanawiam się, co na to ZUS, bo ponoć na zwolnieniu lekarskim jest już od października. Ale jeśli faktycznie Wąsik i Kamiński są niewinni, to by oznaczało, że sąd, który wydał prawomocny wyrok w ich sprawie, działał w sposób nielegalny.
specjalny. Ale przypomnijmy sobie, za co oni w ogóle zostali skazani. Czyli m.in. za wszczęcie prowokacji, co do której nie mieli faktycznych dowodów, oraz fabrykowanie dokumentów, co do których nie mieli prawa. Czyli mówiąc wprost, urządzili sobie samowolkę. Kamiński utrzymuje jednak, że działania przeciwko niemu podjął sam Donald Tusk z zemsty po tym, jak ten oznajmił mu, że politycy z jego ugrupowania są uwikłani w aferę hazardową. I być może faktycznie to było tego powodem, jednak to nie zmienia faktu, że wykorzystali do tego aferę gruntową, w której Kamiński razem z Wąsikiem przekroczyli swoje uprawnienia. Wyobraźcie sobie, że nawet opinię prawną w tej sprawie dla sądu wystawiła pani Krystyna Pawłowicz. I to właśnie tą opinię sąd brał pod uwagę przy wydaniu wyroku. Ustawa o CBA nie przewiduje dla biura kompetencji do sporządzania dla siebie dokumentów legalizacyjnych. Dokumenty legalizacyjne na potrzeby CBA, zgodnie z ustawą o ABW i Agencji Wywiadu, sporządza właśnie ABW i wydaje je biuru na jego wniosek. Kamiński próbował dowodzić, że to policja powinna mu drukować lewe dokumenty, i przegrał. Nie tylko zaatakowała go Pawłowicz, ale odmówił mu ówczesny komendant główny policji. Ostatecznie fragment opinii Pawłowicz stał się dla sądu podstawą do uznania winy Kamińskiego i jego ludzi. Kamiński i Wąsik dostali wtedy po 3 lata więzienia, a ich dwaj dyrektorzy po 2,5 roku. Pani Pawłowicz jeszcze wtedy nie udzielała się w polityce, więc można śmiało powiedzieć, że jej decyzja była niezależna. Więc skoro nawet ona stwierdziła, że złamali prawo. Polityczna pasca Lepera zakończyła się z hukiem w 2007 roku. Afera gruntowa pogrzebała jego karierę. Niedługo później były przedterminowe wybory i Leper nie wszedł już do Sejmu. A teraz posłuchajcie, co mają do powiedzenia ofiary pana Kamińskiego i Wąsika. Renata Beger była jedną z najbliższych współpracownic Andrzeja Lepera. Pamiętam bardzo dobrze ten dzień, gdy Andrzej Leper przyjechał do Sejmu na posiedzenie klubu i powiedział, że chcą go wrobić w aferę gruntową. Był przerażony, naprawdę przerażony. Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy Andrzeja Lepera. Wciąż nie mogę pojąć, że coś takiego można zrobić drugiemu człowiekowi. Nigdy nie wątpiłam w jego niewinność. Andrzej Leper wtedy wprost nam powiedział, że chcą zrobić z niego przestępcę. Był zdruzgotany. I czy dzisiaj ktoś powie słowo przepraszam Leperowi? Czy ktoś to nagłaśnia? Kiedy wybuchła afera gruntowa, to przez kilka miesięcy to były prawie że newsy w TVN-ie, w Polsacie, w telewizji publicznej. Jeśli ktoś zachowuje się tak, że sfinguje dokumenty mające być dowodem czyjejś winy, co zresztą potwierdził sąd, to nie można inaczej tego nazwać jak niegodziwością. Wierzę w to z całego serca. Nie należy robić kariery na cudzej krzywdzie. To się mści. A teraz macie wypowiedź pani Violetty Gut, ofiary nielegalnych działań CBA. Jest to jedna z osób, które w sprawie Kamińskiego i Wąsika występowały jako oskarżyciele posiłkowi. Nawet te kilka dni spędzone przez skazanych w więzieniu oznacza, że sprawiedliwość zadziałała. Nie miałabym zastrzeżeń do przygotowywanego ułaskawienia, gdyby przestępcy swoją postawą wykazali skruchę. Jak każdy sprawca przestępstwa powinien to zrobić. Widzimy coś zupełnie innego. Ułaskawienie odbywa się w kontekście politycznym. Zaś w całej narracji prezydenta nie ma ani słowa o ofiarach tej sprawy. Fałszywymi oskarżeniami zniszczono Andrzeja Lepera, ja zaś byłam podsłuchiwana, wręcz upodlona przez służby. I się spotykali Kamiński, Ziobro i Kaczyński i odsłuchiwali wiele podsłuchów wybranych, co kto powiedział. I układali sobie to wszystko. Jeśli o to chodzi, to faktycznie ma rację, bo wszyscy mówią tylko o Wąsiku i Kamińskim, a nikt, wręcz zupełnie nikt się nawet nie zająknie na temat ludzi, którym ich działania ostatecznie być może nawet zniszczyły życie. Nawet sami oskarżeni nigdy nie przeprosili ofiar swoich działań ani ich rodzin. A zdaje się, że to właśnie o tym kiedyś wypowiadał się Andrzej Duda właśnie w kontekście ułaskawienia prezydenckiego. Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. A z kodeksu postępowania karnego wynika wprost, że skazany może zasługiwać na łaskę, między innymi wtedy, gdy cieszy się nienaganną opinią środowiskową i gdy doszło do naprawienia szkody wyrządzonej. Tylko ja i adwokat Lepera, dr Lubas, mieliśmy siłę, aby walczyć o kontynuowanie tej sprawy, składając wnioski, apelacje i doprowadzając to do końca. Byłam za to szykanowana. Gdy teraz słuchałam prezydenta, wszystko się we mnie zagotowało.
tak jakby uderzył mnie w twarz. Słuchając prezydenta, część osób może żałować losu polityków. Zwraca uwagę, że opinia publiczna nie może poznać tajnej części akt i politycznego kontekstu tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Prezydent najwyraźniej też się z nimi nie zapoznał, bo nie pozwoliłby sobie na słowa, które usłyszeliśmy. Kamiński i Wąsik to źli ludzie. Popełniali przestępstwa nie w imię zwalczania korupcji, ale na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego, który chciał się pozbyć rządu Andrzeja Leppera i przejąć posłów samoobrony oraz rządzić samodzielnie. Dzisiaj świat widzi to wszystko, co się dzieje w Polsce. Widzi to Unia, której jesteśmy członkiem. To jestem przekonany, że Kaczyński Jarosław dyktaturę dawno wprowadziłby w Polsce. Myśleli, że im wszystko wolno i że ten słynny TKM to będzie można teraz wdrożyć w życie i wszystkich mieć głęboko gdzieś. Co nam prawo, co nam sądy, co nam trybunały, co nam instytucje międzynarodowe. My jesteśmy pany. My PiS! Prawdziwy cel operacji to był zamach stanu, jednak lojalność posłów samoobrony wobec Leppera sprawiła, że nie przeszli oni do PiS. Kaczyński stracił większość i zdecydował się na ponowne wybory, które przegrał. Tak też napisaliśmy w apelacjach, wskazując na niebezpieczne motywy działania Kamińskiego i Wąsika. Chorzy na to. To są ludzie, którzy później się podniecają tymi nagraniami chyba, w sposób polityczny oczywiście podniecają się i przesłuchują to, wyciągają jakieś wnioski z tego i cieszą się, że tu nagraliśmy kogoś, tam nagraliśmy kogoś. No drodzy Państwo, to jest chore po prostu, to jest chore. Ci ludzie powinni z tego się wyleczyć, wyleczyć z tego, ale obawiam się, że po tylu latach robienia tego, nagrywania ludzi, to już lekarstwa nie ma. Minister Ziobro przecież przesiąkł tym od najmłodszych lat. Kolegów swoich nagrywał, przyjaciela swojego, z którym mieszkał, sądził się z nim kilka lat, przegrał i tak to nic nie dało mu, on przy swoim został, że on tylko jedyny ma rację. Tomasz Lepper, syn Andrzeja Leppera, spotkał się z Michałem Kołodziejczakiem i w mocnych słowach powiedział to, co myśli o wypowiedzi Andrzeja Dudy. Dla mnie jest to śmieszne, co robi prezydent. Robi z Kamińskiego i Wąsika krystalicznych ludzi, a jednak oni zbezcześcili imię mojego taty. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ktoś się przyznał do błędu i przywrócił tacie dobre imię. Podkreślił cytowany przez Interię Tomasz Lepper. A Ryszard Lubas, adwokat spadkobierców Andrzeja Leppera, napisał nawet list do Andrzeja Dudy, w którym apeluję o zastosowanie prawa łaski wobec prawomocnie skazanych wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w części dotyczącej skazania tych osób na kary bezwzględnego więzienia. Obserwując emocje wywołane tym orzeczeniem, uważam, że wolą świętej pamięci Andrzeja Leppera byłoby ich zakończenie, ponieważ służą one jedynie osłabianiu instytucji państwa polskiego, szczególnie pana jako prezydenta, organów ustawodawczych, wykonawczych i sądownictwa. Zaznacza też, że wolą Andrzeja Leppera nie byłoby, aby ten wyrok dawał jakąkolwiek pożywkę osobom zainteresowanym negowaniem powagi instytucji państwa polskiego. Krzywda, jaka spotkała świętej pamięci Andrzeja Leppera na skutek bezprawnych działań osób skazanych prawomocnym wyrokiem, została już wystarczająco napiętnowana. Wobec tego, będąc pełnomocnikiem świętej pamięci Andrzeja Leppera i jego procesowych następców prawnych, oświadczam, iż wybaczam im. I proszę pana prezydenta o zastosowanie wobec nich prawa łaski w części dotyczącej skazania na kary bezwzględnego pozbawienia wolności. To tyle, jeśli chodzi o ofiary, które mówią wprost, że za ich osobistymi tragediami stoją właśnie Wąsik z Kamińskim. I myślę, że to właśnie do tych wypowiedzi obaj panowie powinni się odnieść. Jednak jak widać, to, że siedzą w więzieniu, jest wykorzystywane wyłącznie politycznie. No i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale zastanawiam się także, do ilu nieprawidłowości doszło przy wykorzystywaniu Pegasusa, bo to może być nie koniec ich problemów. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach pod filmem, a na koniec macie coś na poprawę humoru. Adios. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj... Dzisiaj... dochodzę do wniosku, że jeżeli hydraulik został skazany prawomocnym wyrokiem, został skazany prawomocnym wyrokiem hydraulik. Od dzisiaj on się nazywa
więźniem hydraulicznym. Tak jak każdy polityk, który został skazany prawomocnym wyrokiem, jest więźniem politycznym. To tyle.